Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego, w czwartek podpisał w Suwałkach umowę o dofinansowanie budowy lokalnego lotniska kwotą 3 milionów złotych. Podczas kampanii wyborczej dużo mówiliśmy o zrównoważonym rozwoju. To dziś jest jeden z takich momentów, gdzie słowa zamieniają się w czyny. Przekazujemy 3 miliony złotych na budowę lotniska w Suwałkach, czyli wspieramy zarówno rozwój gospodarczy subregionu suwalskiego, ale też i prawie 100 tysięcy złotych na Suwalski Blues Festival, czyli też wspieramy imprezy kulturalne. Te 3 miliony to już druga transza wsparcia suwalskiego samorządu w realizacji lotniczej inwestycji. Pas startowy według planów oddany do użytku zostanie w tym roku. Zadanie będzie zrealizowane w tym roku, do końca czerwca, taki jest termin. Ostatnio rozmawiałem z wykonawcą, deklaruję już układanie trwałej tej nawierzchni w miesiącu maju i wszystko na to wskazuje, że tym razem nie będzie przedłużenia aneksowania terminu. No oczywiście później będzie proces certyfikacji tego lotniska w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. To potrwa pewnie kilka miesięcy, a my jeszcze w połowie sierpnia chcemy zorganizować taką dużą imprezę na lotnisku, ale nie lotniczą, i o tym poinformuję Państwa w przyszłym tygodniu. Na wsparcie finansowe marszałka może liczyć również największa suwalska impreza kulturalna – Suwałki Blues Festival. Marszałek Kosicki w świetle fleszy podpisał w czwartek umowę z Suwalskim Ośrodkiem Kultury, na mocy której sztandarowe suwalskie przedsięwzięcie muzyczne zyskało wsparcie finansowe w wysokości 80 tysięcy złotych. A mogę tylko też Państwu powiedzieć, że w tej chwili prowadzimy rozmowy, większość z nich jest zakończona, z ponad 40 zespołami. Te 13 to najważniejsze, 3 główne gwiazdy i 10 równie głównych, 16 troszeczkę mniejszych i 12 klubowych. Te prace idą dość ostro. Równolegle prowadzimy rozmowy z przedstawicielami sponsorów z kraju, z regionu. Zbieramy pieniążki i dzisiaj w ramach tej procedury pan marszałek. Jedna z ważniejszych umów została podpisana. Ona jest dla nas bardzo ważna. Jeszcze raz bardzo dziękuję za tak szybkie podpisanie, bo to jest dopiero początek kwietnia, ale dla nas to jest bardzo istotne, bo już wyjeżdżamy na targi zagraniczne, gdzie promujemy ten festiwal. Województwo podlaskie, wspierając festiwal, zyskuje doskonałą promocję. Impreza bardzo markowa, znana już nie tylko na rynku muzycznym, bluesowym naszego kraju, ale również i w Europie, a pewnie i słyszałem trochę dalej. Zarówno marszałek Kosicki, jak i prezydent Rankiewicz podkreślali, że dla obu samorządów wzajemna pomoc i współdziałanie niosą wymierne korzyści. Miasto rokrocznie dofinansowuje m.in. połączenia kolejowe Białystok-Kowno, ale też wspiera jednostki ochrony zdrowia, których organem prowadzącym jest samorząd wojewódzki. Jak podał Rankiewicz, tylko dla jednostek ochrony zdrowia rokrocznie przekazywane jest z kasy miejskiej około 500 000 zł. Artur Kosicki złożył również ważną deklarację. Będziemy wspierać subregion suwalski jako zarząd województwa. To jest też między innymi dzięki silnej reprezentacji radnych z tego regionu, przede wszystkim pana radnego Pawła Wnukowskiego, pana Romualda Łączkowskiego. To są osoby, które też troszczą się o rozwój tego regionu. Cieszę się, że jest tak dobra współpraca z panem prezydentem, bo jak już tu pan prezydent powiedział, nie liczymy tego co do złotówki, jeśli chodzi o to, kto komu co przekazał. Chodzi tu o to, żebyśmy wspólnie myśleli o rozwoju Suwałk, tego całego subregionu suwalskiego, bo stawiamy nie tylko na rozwój silnych ośrodków, tych największych ośrodków wojewódzkich, tak jak miasta Białystok i okolic, ale też na te mniejsze, średnie miasta, tak żeby rozwój województwa faktycznie wyglądał w sposób zrównoważony. Także to nie są ostatnie środki od zarządu województwa podlaskiego na miasto Suwałki, na powiat suwalski. Będą następne i mam nadzieję, że będziemy mogli się jeszcze więcej razy spotykać w tak miłej atmosferze, przekazując środki finansowe tak dobremu gospodarzowi, nie tylko w mieście, ale też i w starostwie suwalskim, tak żebyście Państwo jako mieszkańcy Suwałk, mieszkańcy powiatu suwalskiego mogli z tych środków jak najwięcej korzystać, czy to w kwestii gospodarczej, czy to w kwestii
kulturalnej, czy też kwestii zdrowotnej, tak jak mówił pan prezydent, jeśli chodzi o kwestię rozwoju naszych placówek zdrowotnych.